kurwa teraz. Teraz doszedł do wniosku, że sobie zapomniał, że to jego klucz. Siema. No siema. Przygotowałeś tematy? Przygotowałem. To możesz sobie wsadzić. Patrz co ja przygotowałem. No, jak tam twoje skille w lataniu łupami? Kiepsko? No to będzie okazja trochę je podszlifować, bo ogólnie... Chodź, przyszedłem do słońca. Sprawa jest taka, że to będzie z reguły do pierwszego błędu. Pierwszy błąd i drąg śmieci. Mam ich z 10. Chodź, ci pokażę całą trasę. To będzie chyba meta. Chyba. No. My siedzimy tutaj. Aha. Startujemy tędy. No i bardzo prosta trasa. Skręty tylko w prawo. Tam się świeci druga, ale patrz jak to zrobiliście wygląda w kamerze. Tam jest trzecia. Nawrotka, stodoła i wracamy. Prosi byłoby naokoło domku, a nie. Oj tam. Prosto byś chciał. Czekaj, co to minąć jakoś, żeby go nie zerwać. Karol! Idziesz? Nie idziesz! I przez ciebie już muszę lecieć. Stop. A to. To było na tyle. To był szybki lot. Może stąd to startuję. Daj, ja ci go tu postawię. Trochę mi że... O! Co? To ciemno. Uwierzyłbyś? Co, skoro ty masz ciemno na cyfrze, to mi będzie lepiej? Nie no, widzę, ale... Ominęłem jedną bramkę. Wcale się nie będę. Nie będę ładował chyba w tunel. Wieje? Nie. Ta taczka z tym popiołem, a wyjść się z tego... Nie jest dobrym rozwiązaniem, wiesz o tym. Mój dron zrobił takie... Tam jest. Ale nie wpadł do wiadra z popiołem. Wiadro do taczki. Co? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale ci zężą te okulary, te gogle. Zagrałeś? To małe coś na LR-ie się lata. Tak. Najpierw włącz aparaturę, potem włączysz drona. Ty no, do przelecenia. Ogólnie słyszałeś, że on tak trochę nieładnie brzęczał. Powód jest taki, że rama jest pęknięta w kilku miejscach po Bieszczadach. O, tu jest nowy. A co ty mu zrobiłeś w Bieszczadach, bo nie pamiętam? Nowa redukcja masy. No nic. W zasadzie nic. I tu jest trochę wyszczypane. No i tak nie przestawi nic, nie? Przestawi wszystko. Co to jest? Szerokość oczu? Pod ciukami właśnie. Szerokość i ostrość. Szerokość i ostrość? Widzisz, da się, w analogu to się wszystko da. Jak my tutaj u nas w biednej cyfrze
Trzeba soczewki kupować. No to dzida! Ja sobie stamtąd wystarczy. No jak to widać po ciemku może bardziej. Kółka zobaczysz na pewno, bo je zarąbiście widać. To jest jasno, nie? O tyle światła no znosiłem. Horyzont. A niech będzie. Trzy centymetry za progiem. Spróbuj wylecieć, tak od razu zbierz. Na pewnej. Nabrać prędkości, tak żeby nabrał wysokości. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja kurde nie wolę od razu w akro i tyle, nie? Do powodzenia, tak? Nie no, twoja sprawa. 5,99 jakby co. Przelać co dookoła domu. Nie, nic nie robię. Nie musisz przez te. Nie musisz przez brameczki, nie oszukuj się. O, już go słyszę z tyłu. Wraca! Przez jedną przeleciałem. Wiesz co, ta czerwona tak strasznie jara w tą kamerę, że ja nie widzę środka. Ojojoj, no biedaczek. Za jasne światełko mu w oczy świeci, no. Kurde. O. A teraz coś widzisz? Nie. Widzę czarno. Jak włączę? No czarno, czekaj. Wyłączam. Telemetry lost. Telemetry recovered. Jest, ale ciemno po prostu. Całą telemetrię mam. No. Bo może się przegrzewa, wiesz? Dron? Dron, no. Lecę go ze śniegu, co? Leć. Nie krępuj się. Ja za tobą. Land now, land. Jedno kółko moje, drugie omijam. Lecę górą. Oglądam wieś. Złapałem. Nie, bo już mi lęd na urzucę. O, kurwa. Słyszałeś? Słyszałem. Ale w co mam? Samochód? Tego nie wiem. Straciłem obraz. My chyba jesteśmy za blisko siebie, wiesz? Myślisz, że to może być tego przyczyną? No. Wiesz, to gdzieś tu leży, bo widzę obraz. Widzę księżyc. No to jak to mówią, Black Hawk Down. W każdym razie on już dalej dzisiaj nie poleci. A szkoda, bo to fajna beta jest, tylko no tu mi się trochę zdezintegrowała rama. No to tutaj bez. Po co ci rama? Musiałbym zrezygnować z jednego silnika przynajmniej. No nic. Wow. Widzę, świetnie na widzie ogólnie. Był świetny pomysł na odcinek. Już ogólnie z tego wszystkiego, a nagrywamy już 15 minut, będzie za 40 sekund materiału. To świetny materiał, na shorta, nie? Robię już mało. 96. Leć maleńki. I leci. On naprawdę leci. Kurde, i po co się odzywasz? Także, co przygotowaliśmy na dzisiaj? Może jednak wrócimy do tematów. Pamiętaj, obręcze... Nie są ważne? Nie są ważne. Latamy dla frajdy. No przynajmniej ty latasz dla frajdy teraz. Trafiłem w obręcz, jeee! Powiem ci, że gdybym tylko... Ty, ja mam chyba Cupsa Pro. No taki dron pod takie latanie właśnie, nie? Ja sobie go przyniosę. Słyszałem coś. A słyszysz, że leci dalej? Tak. No to dobrze.
Wiesz, do Stodoły wolę górą zatywać. Przez kosiarkę przeleciał. A jak się rozbrykał? Cała idea tego odcinka miała być taka... Łuby takie fajne, nawet na zimę. Świetne! No, może i fajne, ale do domu. Nie na śnieg. No, trzeba trochę lepszych zawodników niż my do latania w śniegu.